To właśnie Japsik. Jeden z krasnoludków, który gdy był mały, wpadł do worka pełnego kokainy, którą dealowali jego starzy. Niestety, przez to wydarzenie mały Japsik nabawił się kichania, co w połączeniu z jego narkotykową fazą nie wróżyło dla niego nic dobrego. Od tamtej pory jego jedynym zainteresowaniem stały się chusteczki do nosa w wielu smakach, zapachach i kolorach. Przez wiele lat krasnoludki musiały znosić tę przypadłość. Jednak w końcu, pewnego dnia, w ich małej, pięknej, baśniowej chatce postanowili, że czas wysłać Japsika do senatorium. No dobra, z tą małą, piękną, baśniową chatką to może trochę przesadziłem. Była to zwykła rudera. Ale wracając. Po nazbieraniu odpowiedniej ilości gotówki, Japsik spakował ochoczo bagaż i wyruszył na upragnione wakacje w ciepłych krajach. Zanim jeszcze wsiadł do samolotu, myślami był już na miejscu wśród pięknych, dzikich plaż, wśród tropików, dobrej zabawy, nowych przyjaciół i wspaniałych, pięknych kobiet. Tak, tak. Niestety. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Na lotnisku krasnoludki dowiedziały się, że pośrednik orżnął ich na kasie, a jedyny możliwy transport mogą zorganizować przemytnicy imigrantów, za drobną opłatą oczywiście, i to w dodatku w luku bagażowym. A był to jedynie początek problemu, ponieważ podczas przelotu nad granicą syryjsko-turecką jego samolot został ostrzelany i zestrzelony przez rebeliantów. Nastąpiła katastrofa. Samolot rozpadł się na setki części. A sam Japsik przeżył jako jedyny. W myśl zasady, że głupi ma zawsze szczęście, albo że złego diabli nie biorą, postanowił nie poddać się na tym zadupiu i dalej walczyć o życie. Oczywiście nie zapomniał wyczyścić bagaży reszty pasażerów z rzeczy, które niekoniecznie były mu potrzebne do przetrwania, no, ale im tak też by się już do niczego nie przydały. Po rozpoznaniu terenu wyruszył w drogę. Po chwili, idąc, wpadła mu do głowy myśl. Co nie zdarzało się oczywiście zbyt często, aby zrobić małą rewizję swoich zapasów. Położył więc torbę i sprawdził, co tam się w niej znajduje. A było tam kilka tanich piw z Biedry, parę gruszek, syrop na kaszel, paczka fajek i jakiś dziwny aplikator, który raczej nie służył jako środek medyczny, a jedynie jako wspomagacz przejścia do innej rzeczywistości. Spójrzcie na psika. Chyba wiecie, o co mi chodzi. Dalsza wędrówka psika to był jakiś koszmar. Tyle dni marszu, a na horyzoncie ani jednej duszy. Obojętnie czy żywej, czy martwej. Opadał z sił z każdą sekundą. Nogi odmawiały mu posłuszeństwa, a do tego jeszcze to cholerne kichanie. Tak mu się przynajmniej wydawało, dopóki nie zdał sobie sprawy, że w pobliżu grasuje stado wygłodniałych wilków. Na szczęście i tym razem Japsikowi udało się zwiać przed zagrożeniem.
Chociaż mi osobiście chyba bardziej żal jest tych wilków. W końcu biedaczki muszą się nieźle natrudzić, żeby coś wszamać, a jeden krasnoludek w tą czy w tamtą, to bez większej różnicy. Tak, po znalezieniu odpowiednio bezpiecznego miejsca na nocleg, Apsik postanowił zamieszkać tam kilka dni. Apsik zorientował się, że jego zapasy pożywienia topnieją w bardzo szybkim tempie. Po piwach, które miał do dyspozycji, zostały już tylko puste puszki. A do tego papier, toaletowy, z niewiadomych przyczyn, zniknął również bardzo szybko. Nie wspominając o konserwach, no i oczywiście słoiku z Nutellą, który Apsik opróżnił co do grama. W całej tej desperacji i przygnębieniu Apsik rozmyślał o wspaniałych czasach, które minęły. O chwilach spędzonych z rodziną w krasnoludkowym gronie. Rozmyślając, wpadł na genialny pomysł. Być może to miała być jego ostatnia deska ratunku. Banner z napisem Help. Być może ktoś z samolotu byłby w stanie go zobaczyć. Być może. Być może. Tylko tyle. Ha ha ha!